W Mochach przy szkole podstawowej uroczyście otwarto boisko wielofunkcyjne. Jeszcze kilka miesięcy temu to miejsce było placem budowy. Nie było łatwo, chociażby ze względu na konieczność niwelacji terenu. To jednak już historia, a społeczność szkoły i całej miejscowości może cieszyć się nowym obiektem sportowym. Boisko jest dla wszystkich. Dla waszego rozwoju, dla waszych przyjemności i dlatego, żebyście tutaj mogli z niego korzystać, rozwijając się, ale też spędzając tutaj miłe chwile. W uroczystej inauguracji boiska w Mochach wziął udział poseł Platformy Obywatelskiej Jakub Rutnicki, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, który podkreślił bardzo dobrą współpracę z władzami gminy Przemęt. To są najpiękniejsze dni, jeśli możemy się w takiej atmosferze spotkać. Ja to najbardziej lubię jako wiceprzewodniczący Komisji Sportu w polskim parlamencie. Inwestycje sportowe to jest najpiękniejsza część, bo teraz możemy zobaczyć, jakie to wspaniałe dzieło, bo rzeczywiście pamiętam, gdy się spotkaliśmy z panią wójt i panem wójtem, były marzenia i dzisiaj możemy powiedzieć, że to wszystko się udało. Boisko ma wymiary 24 na 44 metry. Można też na nim grać w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę. Zwracają uwagę pomarańczowe pola do gry. To kolor gminy Przemęt. Jest także kort tenisowy. Na czterotorowej bieżni i skoczni do skoków dal mogą być rozgrywane dyscypliny lekkoatletyczne. Pomyślano też o kibicach. Dla nich są ławki i kosze na śmieci. Otwarcie obiektu uświetniły występy artystyczne i pokazy sportowe. Inwestycja kosztowała ponad 540 tysięcy złotych. Gmina Przemęt uzyskała duże dofinansowanie na jej realizację. 50% z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a 25% z Urzędu Marszałkowskiego.